Siemaneczko, z tej strony Yamatic, a to jest mój kolejny materiał na moim kanale. W tym materiale otworzymy sobie oto dwie te paczuszki, ponieważ ostatnio sobie je zamówiłem, ponieważ niestety kamerka, którą miałem dotychczas, oraz oświetlenie było bardzo, bardzo słabe. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam was do jego zasubskrybowania, co możecie uczynić tam na dole, klikając w taki czerwony przycisk. Co jeszcze raz. To jest chujowo! A więc zacznę od pierwszej paczuszki i w tej paczuszce mam kamerkę internetową Xiaomi Mi Lab. Zacznę od odpykowywania folii. Dodam, że ta kamerka mnie kosztowała ponad 150 zł, ponieważ przez to, że teraz mamy elekcje, zdalne nauczanie, to niestety ceny kamerek poszły w górę ze względu na to, że jest na nie popyt, ponieważ no wiecie, uczniowie muszą pokazywać swoją mordę dla nauczycieli. No tak było. Nie zmyślam. Teraz przejdę do kolejnej rzeczy, jakim jest lampa pierścieniowa. Dodam, że tą lampę kupiłem gdzieś za 90 zł, bo była przeceniona z 400 zł, więc ogółem Matic Janusz musiał zaoszczędzić, bo by to za drogo wyszło. Można ją rozłożyć na 2 metry. Możemy jej porównać do aktualnej, którą mamy, nie? No pewnie, zawsze możemy to zrobić. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Oczywiście wszędzie dużo kartonów ma być. Teraz sobie odpakowuję stojak na tą lampę. No i tak się chyba wysokość tutaj reguluje. A babcia mówiła, nie baw się kijkiem. Zamknij tą kurwa dupę! Wyglądasz jak taki dzidzia, który rozpakowuje. No wiem, bo jestem dzidzia. Jeszcze smoczek byś mi musiał kupić. Sam se kup. Masz mój palec. A nie, bo ty, twój palec śmierdzi, bo go w gównie trzymałeś. Oczywiście tu jest jakaś instrukcja obsługi, którą mam de facto gdzieś. Teraz przejdę do głównego elementu, a dokładnie do lampy pierścieniowej. Otworzę ją trochę w dziwny, nietypowy sposób, bo od dołu. No i co? Oczywiście uchwyt na telefon jest. No i mamy naszą lampę pierścieniową. Widzowie, obczajcie to! Nawet paragon jest tak niebezpieczny, tak nietrwałym materiałem, że trzeba byłoby go zapakować w folię bąbelkową. Dobra, odpal tą lampę, zobaczymy sobie porównanie, jak to działa. I ma rzekomo 60 W w cenie 90 zł. Świeci tak. Można jeszcze kolory zmieniać. O, proszę was bardzo. Kontralampa za 300 od Damiana. No, lampa za 150. No, taka no i co, słuchajcie, stojak jeszcze można tutaj regulować. Jest te 2 metry, nie wiem czy wiecie, o, tylko więcej nie dam, bo tutaj mnie kabel ogranicza. No ale moim zdaniem lampa się bardzo fajnie prezentuje jak na tą cenę. A więc słuchajcie, podłączyłem sobie kamerkę w moim stanowisku, lampę sobie dałem za kadr, nie widać tego. Mogę się kolorami bawić, nie wiem czy mówiłem o tym wcześniej. No i cóż, no... Taki kolor by był chyba najlepszy, bo jest najbardziej żywy. Mi najbardziej żywe kolory odpowiadają. Słuchajcie, przepraszam was za to, co mam tyle, za ten bałagan, no ale no, słuchajcie, dopiero co wróciłem od Damiana, więc nie miałem czasu na posprzątanie. Rezultaty są jakie są, jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu, szczególnie z kamerki, ponieważ moje live'y teraz będą miały o wiele większą jakość. To jest naprawdę na dużym propsie. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że mój materiał się spodobał. Zapraszam do ocenienia tam na dole, no a na razie się żegnam z wami, do zobaczenia, pa, pa.